Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś, tak jak obiecałam ostatnio, porozmawiamy troszeczkę o marce osobistej artysty. Zapraszam serdecznie. Dzisiejszy film podzieliłam sobie tak koncepcyjnie na takie pewne punkty, które charakteryzują dobrze budowaną markę osobistą artysty. Zaczniemy od punktu pierwszego, czyli tożsamość marki i świadomość jej budowania. Artysta świadomie budujący swoją markę musi przede wszystkim na początku odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Kim jestem? Do czego dążę? Jakimi wartościami się kieruję? Czy mój wizerunek jest spójny i jaki ten wizerunek chcę budować? A także, co myślą i mówią o mnie moi odbiorcy? Aby świadomie budować swoją markę osobistą, artysta musi być przede wszystkim również świadomy swoich mocnych i słabych stron. Przy tym oczywiście musi mieć sprecyzowane cele i zamierzenia. Artysta świadomie budujący swoją markę musi być również spójny wizerunkowo. Buduje to przede wszystkim jego autentyczność, jak również zaufanie odbiorców. Kolejnym ważnym punktem przy budowaniu marki osobistej artysty jest komunikacja. Artysta musi komunikować się ze swoimi odbiorcami, musi budować społeczność, jak również musi ją aktywizować po to, żeby jego komunikaty nie pozostawały bez reakcji. Jak komunikować, żeby te komunikaty były ciekawe? Przede wszystkim komunikat może przybierać formę opowieści, bo tylko komunikując się poprzez tworzenie pewnej historii, pewnej opowieści, mamy szansę nawiązać swego rodzaju emocjonalną więź z odbiorcą. Jednakże historia też musi być autentyczna, porywająca i chociażby prowokująca do refleksji. Artysta przede wszystkim musi otworzyć się na te komunikacje ze swoimi odbiorcami. Teraz jest to bardzo proste, chociażby przez media społecznościowe, bo można się komunikować poprzez udostępnianie na przykład zdjęć z opisami, poprzez udostępnianie różnego rodzaju wideo, czy udzielanie się w grupach tematycznych, jak również na przykład reagując właśnie na wiadomości. Można też prowadzić swojego bloga lub też stronę internetową. Kolejnym punktem w moich notatkach jest promocja i na to również artysta przedsiębiorczy, artysta budujący swoją markę osobistą musi się otworzyć. I najważniejszym punktem promocyjnym dla artysty powinna być jego strona internetowa. I o stronie internetowej już nagrywałam film, dlatego odsyłam Was w opisie filmu, będzie link do tej właśnie publikacji na temat strony internetowej artysty, więc nad tym już się nie będę rozwodzić. Powiem o sposobach promocji związanych z mediami społecznościowymi, czyli z fanpage'em na Facebooku, z Instagramem, odrobinkę o YouTubie. Przede wszystkim z każdej z tych stron, czyli zarówno z fanpage'a, z Instagrama, jak również z YouTube'a powinniśmy się odwoływać do swojej strony internetowej, bo to jest nasza wizytówka, to jest nasze kluczowe, najważniejsze miejsce w internecie. Promocja na Facebooku powinna opierać się przede wszystkim na założeniu fanpage'a, który ma ogromne możliwości promocyjne. Nie wiem, czy wiecie o tym, że Facebook ma ograniczenie liczby znajomych. Można mieć 5000 znajomych. Natomiast fanpage nie posiada w ogóle żadnych ograniczeń z tym związanych, tak więc jest znacznie bardziej przystępny dla ludzi, bo też zwróćmy uwagę na to, że jeżeli ktoś ma tylko prywatny profil i jest artystą i ma jakichś odbiorców, którzy chcieliby go obserwować, ale na przykład mają pewne obawy przed wysłaniem zaproszenia na profil prywatny. Natomiast jeżeli mamy fanpage'a, to taka osoba może po prostu zwyczajnie kliknąć lubię to i być z nami w stałym kontakcie. Na Facebooku przede wszystkim na fanpage'u udostępniane są statystyki, tak więc możemy sprawdzić, jakie są nasze faktyczne zasięgi, nasza relacja z odbiorcami.
Ale o tym, co powinno się znaleźć na fanpage'u, już nie będę dokładnie mówić, ponieważ na ten temat już nagrałam film, tak więc również w opisie filmu dostaniecie odnośnik do tego filmu właśnie. Instagram jest to platforma, która również świetnie działa promocyjnie i również jest możliwość założenia na niej konta oficjalnego. Nie ma tam absolutnie żadnych ograniczeń związanych z liczbą obserwujących i do tego również Instagram udostępnia statystyki. Ciekawą formą promocji na Instagramie są hashtagi, które umożliwiają nam dotarcie do znacznie szerszej grupy odbiorców, jak również do osób stricte zainteresowanych danym tematem. Zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku możemy tworzyć posty sponsorowane. I to jest bardzo istotne dla promocji artysty, bo możemy po prostu poprzez te swoje posty sponsorowane dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Możemy promować swoje koncerty, swoje wydarzenia artystyczne czy jakieś inne projekty. YouTube również jest fantastycznym środkiem promocyjnym, którego ja bardzo lubię. Jeżeli chodzi o artystów, możemy tutaj przede wszystkim umieszczać swoje nagrania z koncertów, które potem mogą nam na przykład posłużyć jako demo, bądź też nagranie, które dołączamy do oferty. Przedsiębiorczość artystyczna charakteryzuje się tym, że przede wszystkim przedsiębiorczy artysta wykazuje swego rodzaju ducha inicjatywy. Nie boi się kreować swoich własnych projektów, własnych przedsięwzięć artystycznych, po prostu działa. Wiąże się to przede wszystkim z kreowaniem jakiejś swojej wizji, swojej idei i wdrażaniem jej do rzeczywistości. Przedsiębiorczy artysta zarządza swoim życiem artystycznym, życiem zawodowym. Nie boi się wyzwań, nie boi się ponosić ryzyka związanego z kreowaniem swoich projektów artystycznych. Analiza potrzeb klienta, choć to brzmi bardzo biznesowo, powiedziałabym, wiąże się jednak z naszym życiem artystycznym. Przede wszystkim ze względu na to, że artysta musi zdać sobie sprawę z tego, jaką ofertą dysponuje i dla jakiego typu klienta ją tworzy. Analiza profilu odbiorcy wiąże się zarówno z koncertowaniem, jak i kreowaniem swoich artystycznych wydarzeń, jak również z działalnością pedagogiczną. Artysta, który zanalizuje profil swojego odbiorcy, może wskazać klientowi przede wszystkim rezultaty, które dostarcza nasza usługa. Pokazuje również klientowi, co zyska, kupując naszą usługę. To wszystko na dziś. Dzisiaj w takim telegraficznym skrócie opowiedziałam Wam o tym, jak moim zdaniem artysta powinien świadomie budować swoją artystyczną markę. Mam nadzieję, że te filmy dotyczące budowania marki, jak również budowania marki artysty, podobają Wam się. Jeżeli tak, to podzielcie się w komentarzu swoimi refleksjami na ten temat. Dajcie znać, czy w ogóle zastanawialiście się nad tym, czy można budować swoją markę, czy słyszycie o tym zupełnie po raz pierwszy. Oczywiście odsyłam Was do filmów, które oznaczyłam w opisie tego filmu i dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia jak zwykle w kolejny poniedziałek.